Cześć Rafale, co możesz nam powiedzieć o pierwszych zawodach cyklu Street Fishing Extreme, które odbyły się w Bydgoszczy? Jeśli chodzi o zawody, organizacja naprawdę na najwyższym poziomie. Kapitalna atmosfera, masa sympatycznych ludzi, jak to Remi powiedział, masa przebitych piątek. Bardzo zakręcone osoby. No tak, rekordowa liczba ludzi, tak? 305 osób na 305 osób startujących. Startowej. No tak jest. Jestem bardzo imponujący. No ta ilość osób zaszokowała nawet mnie, bo w zeszłym roku mieliśmy w Bydgoszczy, tak jak i w tym roku, inaugurację, a taka ilość osób, czyli 305 osób, to przeszło nawet moje najśmielsze oczekiwania. Przyznam, że gdy rozdawaliśmy pakiety startowe rano podczas zapisów, powiem szczerze, że myślałem, że liczba zawodników po prostu się nie kończy. Jak było wędkarstwo? Wędkarstwo, ja nastawiłem się głównie na dwa gatunki ryb, były to okonie i klenie. Obydwa gatunki udało mi się złowić, wprawdzie punktowany miałem gatunek okonia, natomiast ten minimalny plan został osiągnięty, więc nie są to zawody zaliczone na zero, tylko śmiało można, że tak powiem, myśleć o kolejnych edycjach. Ogólnie bardzo szybko przerzuciłem się z 2,5-gramowej uklejki i amazonki na większego harda 9-gramowego i dzięki niemu udało mi się złapać rybę, która została mi zaliczona do klasyfikacji. Powiedz mi, bo sam idąc brzegiem Brdy, idąc kamerą, widziałem bardzo dużo wędkarzy łowiących na produkty Slimmat. Były to najczęściej wirujące ogonki. Zdarzały się także cykady. Powiedz mi, czy zauważyłeś też tą zależność także jako zawodnik? Tak. Dość dużo osób, które spotykałem, operowało tymi przynętami. Pytały o sposoby jej efektywnego prowadzenia, czy to była cykada, czy to był wirujący ogonek. Nie wspomnieć o zwycięzcy tegorocznej edycji w Bydgoszczy, czyli Marcinie Bombie, który na Jigmastera 8-gramowego złapał 40,5 cm okonia, no i dzięki niemu zajął pierwsze miejsce. Tak, no gratulujemy Marcinowi, złowił także okonia o długości 29 cm, na przynętę Jigmaster w wersji 8 gram w kolorze Natural Perch. Słuchajcie, no nadszedł czas, aby zakończyć przygodę z Bydgoszczą i pomału myśleć o kolejnej edycji, czyli o edycji, która odbędzie się we Wrocławiu. Tak jest. Na tą edycję serdecznie Was zapraszamy. Zapisy już niedługo, tak? Już ruszyły, ale... Już ruszyły. Tak, w każdym razie jest jeszcze miejsce na listach startowych. Zapraszamy Was serdecznie. Mamy nadzieję, że ilość osób także we Wrocławiu będzie imponująca. My jako partnerzy dziękujemy Wam za tą edycję. I do zobaczenia we Wrocławiu. Cześć.